Hello, nazywam się Elżbieta Nocłoń i prowadzę w Bochni stacjonarną online'ową szkołę językową. A tu, w tych krótkich filmikach, pomagam Ci mówić bardziej po angielsku. I dzisiaj kolejny odcinek o literach, których nie wymawiaj. Litera H. To zaczniemy od tego, co umiesz. Założymy się? Te wszystkie pytania, które mogą nam uratować życie. No bo tak. What? Where? Why? Which one? When is the meeting? Where is the meeting taking place? Why are we meeting so early? Which building is it? And what time should I be there? Na jeden trzeba tutaj uważać. Mam na myśli who. Who is chairing the meeting? Kto przewodniczy? Who? Wymawiam to H. Ale wracając do tamtych pytań. When? Where? Which one? Tak samo wymawiam przecież, wiesz, white, czyli kolor biały. I dokładnie tak samo while. Początek identyczny. While, podczas gdy. While I was watching the video, my loudspeakers exploded. Inna grupa słów bez H to takie jak honest, no i od razu dishonest. Szczery, nieszczery, uczciwy, nieuczciwy. So don't trust her. She seems to be an honest person, but believe me, she's totally dishonest. Inny, gdzie H znika na początku, to hour. Well, I mean 60 minutes. So the meeting is gonna last an hour. Or an hour and a half. Kolejny, honor. It's an honor to meet you. It's an honor to teach you here on YouTube. Mam zaszczyt. Honor. It's an honor. A z wyższej półki słówko, które też gubi H, z takich trudniejszych, to heir. Spadkobierca, następca, tronu, fortuny. W firmie też ktoś, kto przychodzi na jakieś ważne stanowisko. After his sudden death, she became the only heir to the family fortune. Grupowo to jeszcze tak może zapodajmy. Rhino. Rhyme. Rhythm. R i H, no to H też znika. Rhino, czyli nosorożec. Rhinoceros. So we went to the zoo and we saw a rhino and a hippo. No i nosorożec to H zgubił, hipopotam nie miał. Rhino. Rhythm, czyli rytm. Rhyme to rym. So the song is awful. There's no rhythm and the lyrics have no rhymes. Inna głoska, przy której ginie H, to G. No bo ghost. Do you believe in ghosts? W duchy wierzysz? Gherkin. Dill pickle or pickled cucumber. Gherkin. To cornichon. I really like them, but I can't make gherkins. I can only eat them. I ghetto. Ostatni z tych przykładów z G. Ghetto, czyli getto. Tam jeszcze podwójne T czytamy jedno. Ghetto. Okej, okay, to jeszcze jeden na koniec. Wymowę tego słówka już słyszałam wiele razy, niestety niepoprawnie. No bo hej, jak ty mówisz pojazd? Vehicle. Stop that vehicle. Or follow the red vehicle. Vehicle. To H tam w środku ginie. Okej, okay. Powtórzmy wszystkie. Możesz zatrzymać wideo, puścić je jeszcze raz. Powtarzaj ze mną. What? Which? Where? When? Why? White? While? Honest? Hour? Air? Vehicle? Rhyme, rhythm, rhino. Ghost, ghetto, gherkin. Żeby powtarzać te słówka, no bo bez tego ciężko je opanować, ciężko oduczyć się, jeśli ktoś niestety umie niepoprawną wymowę, na naszym fanpage'u albo na naszym Instagramie znajdziecie do pobrania PDF-y z listami tych wszystkich słówek
z niemymi literami, o których mówię w filmikach. Polecam pobrać sobie, wydrukować, powtarzać je, powtarzać, żeby tą złą wymowę zastąpić tą dobrą. Patrzeć na obrazki, które są na kartach, bo są tam i słowa, i obrazki. No i sprawdzać, czy dobrze wymawiam. Łatwo to zrobić, nagrywając się własną komórką i odsłuchując, czy faktycznie pomijam tą literę tam, gdzie trzeba. Można też cofać, zatrzymywać wideo i mówić razem ze mną. Tak czy siak, powtarzaj. Do zobaczenia w następnym wideo. Bye!